Chciałabym zacząć od przyjemnego tematu, bo wczoraj widziałam Cię na finale Top Model. Top Model to mi się kojarzy z Tobą. Ja pamiętam edycję z Twoim udziałem. Wczoraj byłaś nieco w innej roli, dlatego że siedziałaś na widowni. Jakie emocje Ci towarzyszyły? Wiesz, emocje są zawsze takie same, jak ja pamiętam ze swojej edycji, czyli wiele takich pozytywnych emocji. I pomimo tego, że byłam na widowni, to towarzyszył mi też taki stres. Zastanawiałam się, jak właśnie to jest być w tej roli widza i patrzeć na to wszystko, więc ten obraz jest całkowicie inny. No niesamowite przeżycie, bardzo kibicowałam Klaudii. Klaudii, czyli tej, która tak, wygrała. Która wygrała. Więc cieszę się i gratuluję jej z całego serca, życzę jej samych sukcesów. No to jest niesamowita przygoda, którą ja gdzieś mam w swoim sercu na dnie. To dzięki programowi dużo osiągnęłam. To dzięki niemu gdzieś stałam się osobą rozpoznawalną. Wiadomo, co jest bez znaczenia, ale gdzieś tam w jakichś sytuacjach wiele mi pomógł ten program. Szerokim echem odbiły się słowa Ani Rubik, która powiedziała Klaudii, która zresztą, tak jak powiedziałyśmy, wygrała, że nie zrobi kariery w modelingu. Myślisz, że zrobiło jej się przykro? Wiesz co, no zawsze jakieś takie słowa, które ktoś wypowiada na nasz temat, zawsze gdzieś tam nas dotykają. Ja nie wiem, czy ją to dotknęło. I jakoś tak chyba nie mam na ten temat za wiele do powiedzenia, dlatego że staram się ostatnio nie wypowiadać na temat jakichś takich dziwnych sytuacji, które mogłyby mieć negatywny wpływ na mnie. Dlatego ja unikam jakby komentowania jakichkolwiek zachowań osób, które coś zrobiły, zachowały się. Bardzo tego unikam, więc wybacz, ale tutaj jasne, raczej bardzo nie chcę o tym mówić. Jasne. Wracając do Twojego udziału w programie Top Model, wyczytałam sobie, że Ty jesteś zupełnie inną Magdą niż ta Magda, która była w programie. Co się zmieniło? Wiesz, ja jak poszłam do programu, to byłam taką zielona w tych mediach. Nie wiedziałam totalnie, jak to jest być w świecie show biznesu, tak zwanego show biznesu celebrytów, jak ten świat wygląda. Poszłam i gdzieś tam po prostu nie do końca wiedziałam, z czym to się je. No i niestety, no gdzieś tam moja kariera nie była do końca aż tak, nie pokierowała się, nie poszła tak, jak powinna. Miałam mniej pokory, byłam inną Magdą, po prostu innym człowiekiem. Myślę, że to też wiek zrobił swoje. Wiesz, ja teraz mam 31 lat, więc 7 lat różnicy. To jest ogromny czas, kiedy człowiek dojrzewa, zmienia podejście, uczy się wielu rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że ta zmiana i ta przemiana to też jest to wszystko, co ja doświadczyłam w życiu przez ostatnie lata. A skąd myślisz, ta pokora faktycznie w Tobie naprawdę zaistniała i to mam wrażenie spora? Wydaje mi się, że te doświadczenia życiowe i gdzieś tam błędy, które popełniłam, jakieś konsekwencje błędów, które poniosłam, nauczyły mnie, jak nie postępować, jak być bardziej pokornym i też obraz tego świata. Ja trochę jakby odbiegam od tego, żeby, nie wiem, kogoś hejtować i być taką, nie mieć tej pokory. No trochę mam inne spostrzeżenie i dlatego uważam, że to wszystko też przyszło mi z czasem i z wiekiem i z tym, czego doświadczyłam w życiu.